wszystko wskazuje na to, że generał Petelicki popełnił samobójstwo, natomiast ostatnia wypowiedź Romualda Szeremietiewa podważa tę teorię. No, w przypadku pana Petelickiego media od początku rzekły, że to jest samobójstwo i kontynuują tę tezę bez przerwy. Ja wolę poczekać na orzeczenie prokuratury w tej sprawie. Chociaż pamiętamy w wypadku pana przewodniczącego Lepera, że i te orzeczenia wyglądały dziwacznie. Tutaj niepokojące niesłychanie jest to, że nie rozpoczęto śledztwa od razu, tylko dopiero po 3 dniach i nie wykonano odpowiednich czynności procesowych też od razu, tylko dopiero po 3 dniach. Nie wiem, kiedy prokuratura proceduralnie wszczęła śledztwo. Wiadomo, że pojawili się od razu na miejscu tragedii i działają zgodnie ze swoimi statutami i procedurami, więc nie mnie tutaj to oceniać. Naprawdę pan poseł zawsze szuka nieprawidłowości, szuka teorii spiskowych. Stało się nieszczęście w tak dużym kraju. Niestety zdarzają się takie przypadki. Kiedy dotyka to osób, których wszyscy znamy, to ta informacja obiega wszystkich bardzo szybko i wszyscy zastanawiają się nad przyczynami takiego zdarzenia, ale naprawdę raczej zastanawiajmy się, co robić, żeby ludzie, których znamy, dostali wsparcie w trudnych sytuacjach, a nie robili teorii spiskowych. To jest jakieś fatum, które spotyka wysokich dygnitarzy III RP. Nie dość, że tam grasuje taki zbiorowy samobójca, to jeszcze do tego prokuratura za każdym razem odkłada podstawowe czynności w czasie. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje i rozumiem, iż to wzbudza duży niepokój w społeczeństwie. To rozchodzenie się stanowiska największych mediów i prokuratury, często, nie zawsze, ale często, i takiego poczucia wzrastającego zagrożenia w społeczeństwie jest samo w sobie bardzo niebezpieczne. Czyli tym samym rozumie pan niepokój również Romualda Szeremietiewa? Nie chcę się wypowiadać na temat sytuacji pana ministra Szeremietiewa, ponieważ jej nie znam. Jeżeli uważa, że się znajduje w kręgu zagrożenia, no to oczywiście tak. Minister Romuald Szeremietiew bardzo dużo przeżył w swoim życiu i przeżył rzeczy, które się nadają tak naprawdę na powieść kryminalną czy też szpiegowską. Jego próbowano wmanewrować w bardzo brzydkie sprawy. Sądy to potem wszystko wyjaśniły, okazało się, że jest człowiekiem niewinnym, więc on jako człowiek głęboko doświadczony od tej strony ma prawo się wypowiadać na temat różnego rodzaju prowokacji politycznych i nieczystej gry, na przykład wywiadów, kontrwywiadów i innych służb specjalnych. Dlatego jak mówi coś minister Romuald Szeremietiew, to należy to traktować nadzwyczaj poważnie. Ale sugeruje swoją wypowiedzią, że tak naprawdę generał Petelicki mógł nie popełnić samobójstwa. Tak, i to jest druga część mojej wypowiedzi. Tu ja powiem szczerze, opierałbym się jednak na tym, co mówi policja i prokurator. Jeżeli jest tam zapis z monitoringu, który de facto mówi o tym, że nie było osoby trzeciej, no to raczej nie możemy mówić o tym, że ktoś dopomógł w tym samobójstwie w sposób bezpośredni. Ale są takie techniki, na przykład polegające na zmuszeniu kogoś do popełnienia samobójstwa. Jest zresztą taki paragraf w kodeksie karnym. I myślę, że w tym kierunku też prokurator powinien prowadzić swoje śledztwo, żeby tę ewentualność wykluczyć albo potwierdzić. Szeremietiew wyskoczył jak Filip z konopi. Nikt go nie pytał, a on nagle przypomniał o sobie chyba taki był zamiar, przypomnieć o sobie i powiedział, że on nie zamierza popełnić samobójstwa. No ja nie znam osoby, która w ogóle tutaj w polskim parlamencie by zamierzała popełnić i jeszcze by to ogłosiła przed kamerą na przykład dzień albo 2 dni przed. No, po co to powiedział? A jeszcze w takiej sytuacji, kiedy ginie generał, którego wszyscy znają, to jest tylko i wyłącznie celem zwrócenia na siebie uwagę. No, niektórzy dla szkła zrobią wszystko, no i Szeremietiew jest taką jedną z takich osób. Były minister ma podstawy, może mieć podstawy, aby bać się o swoje życie, ponieważ Trzecia Rzeczpospolita jest dość specyficzną formułą we wszystkich krajach byłego Związku Sowieckiego, to znaczy musimy pamiętać, że w naszym kraju jako jedynym nie dokonano rozliczenia z poprzednim systemem, to u nas zastosowano grubą kreskę i wiele osób z poprzedniego
z PRL-u pełni dzisiaj bardzo ważne funkcje, szczególnie ze służb specjalnych. I dlatego co chwila mamy do czynienia z zagadkową śmiercią. Musimy pamiętać o tym, że nawet śmierć księdza Jerzego Popiełuszki do dzisiaj nie jest do końca wyjaśniona. Dlatego wszystkie tego typu samobójstwa budzą dużo wątpliwości. Jesteśmy jedynym krajem, który do tej pory ma do czynienia z tego typu dynamicznym rozwojem samobójstw. No i pytanie, z czego to się bierze? No, odpowiedź jest jedna. U nas stosowano grubą kreskę, nigdzie indziej nie. W każdym państwie są zagadkowe samobójstwa. Pani zobaczy statystyki Włoch, co się dzieje w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o ilość samobójstw. Żyjemy w kryzysie. Jeden jest bardziej odporny, drugi jest mniej odporny. Współczujemy tym wszystkim, którzy nie wytrzymują. Ale no nie można od razu przez pryzmat popełnienia przez kogoś samobójstwa traktować, że ktoś go zamordował, no bo to jest już brak szacunku do tej osoby, która podjęła taką czy inną decyzję. Parę osób się zastanawia nad zagadkowością fali samobójstw w Polsce. Czy dla pana to też jest takie dziwne? No, przytoczę co najmniej dwa samobójstwa, które są dla mnie niewiarygodne. Po pierwsze samobójstwo Andrzeja Lepera, którego znałem osobiście, uważam, że nie byłby w stanie się targnąć na swoje życie, ale to może mało przekonywujący dowód. Bardziej przekonywująca jest kwestia pana posła Sekuły, który tak popełniał samobójstwo za wzięcie, że 3 razy do siebie strzelał. To jest po prostu rzecz niebywała w kryminologii, żeby ktoś po pierwszym postrzale jeszcze za wzięcie do siebie strzelał, a mimo to prokuratura uznała, że jest to samobójstwo. No, gdyby głębiej poszperać w naszej historii współczesnej politycznej, to może nie samobójstwa, ale niespotykane mordy, tak jak na przykład małżeństwo Jaroszewiczów, niewyjaśnione do dzisiaj, jak śmierć generała Papały, też niewyjaśniona. No jest parę takich, czy śmierć pana Karpa, naszego eksperta od spraw wschodnich. Są to sprawy rzeczywiście dające do myślenia, chociaż byłbym daleki tutaj od jakichś spiskowych teorii. No, trzeba nad każdą z tych spraw osobno się pochylić i zastanowić się, co tak naprawdę się wydarzyło. Ale czy widzi pan może, że gdzieś może tkwi jakiś problem, że nie jesteśmy w stanie wyjaśniać tych spraw? Problem tkwi w demokracji, tak samo jak zarzucamy naszemu wschodniemu sąsiadowi Rosji, że tam się dzieją dziwne rzeczy, bo na przykład giną dziennikarze. To tak samo i w Polsce się dzieją dziwne rzeczy i zanim się zacznie coś zarzucać obcemu państwu, należy popatrzeć najpierw, czy u siebie na podwórku nie ma takich samych sytuacji.